Środa, 7 sierpnia, Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Od nowego roku szkolnego klasy w szkołach podstawowych będą mogły być bardziej liczne. Obecnie maksymalna liczba uczniów w klasie to 25. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje jednak nad rozporządzeniem, które zwiększy tę liczbę do 29. Ma to związek z dziećmi z Ukrainy. O tym Paweł Jędrusik. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w całej Polsce może być nawet 80 tysięcy dzieci z Ukrainy, które od 1 września zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Ile będzie ich dokładnie w województwie śląskim, tego na razie nie wie nikt. Trudno w tej chwili oszacować, dlatego że jesteśmy w połowie wakacji. Szkoły, no, ja wiem, że rekrutacja się dzieje na początku, powiedzmy, wakacji, czy tam koniec roku szkolnego. Natomiast trudno w tej chwili oszacować, bo to jest gorący czas. Według śląskiej kurator oświaty wszystko wyklaruje się w pierwszym, może drugim tygodniu września, dlatego że to właśnie wtedy ostatecznie kształtują się klasy w szkołach, bo nawet na ostatnią chwilę dochodzi do zmian, choćby z powodu decyzji rodziców. Na większe limity w klasach sceptycznie reaguje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej oni nie będą mieli problemów, bo zlecili to nauczycielom. A czy nauczyciele będą mieli problem? Od wielu lat wskazujemy na zależność, że poziom nauczania jednak zależy od ilości uczniów w oddziale. W większości miast raczej nie spodziewają się problemów z powodu dołączania nowych uczniów z Ukrainy. To dlatego, że liczba dodatkowych osób w klasie będzie zależna od tego, ilu. Są takie pomysły, aby związać wypłatę 800+ właśnie z taką sytuacją, czy uczeń pochodzenia ukraińskiego uczęszcza do szkoły w Polsce. No i to może spowodować to, że ta liczba uczniów wchodzących do katowickich szkół pochodzenia ukraińskiego zostanie zwiększona, więc przygotowujemy się na to. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami katowickich placówek oświatowych. W przypadku szkół ponadpodstawowych takich limitów nie będzie. Warto dodać, że zmiany, które mają wejść od września, będą oznaczać koniec zdalnej nauki ukraińskich dzieci, które mieszkają w Polsce, ale do tej pory przez internet uczyły się w szkołach w swojej ojczyźnie. Mieszkańcy Milowic w Sosnowcu znów skarżą się na uciążliwy odór, który, jak mówią, szczególnie odczuwalny jest latem, przede wszystkim w nocy i z samego rana. Lokalna społeczność widzi winnego w katowickim Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Miejska spółka nie zgadza się z zarzutami, argumentując, że do gospodarowania odpadami stosuje nowoczesną technologię. Mieszkańcy zapowiadają kolejny protest. Fatima Orlińska. To już kolejny protest w sprawie, która mieszkańców sosnowieckich Milowic bulwersuje od kilku lat. Jak mówią, za każdym razem słyszą to samo, chcą jednak pokazać, że problem uciążliwego odoru wciąż uprzykrza ich życie. Kontaktowaliśmy się wielokrotnie z WIOS-em. Niestety odpowiedź zawsze jest taka sama, że albo może to być inne źródło tego problemu odorowego, albo zamykają nam usta tym, że nie ma ustawy odorowej. Jest to straszny odór. Najczęściej odczuwalny jest od godziny 21-22 do rana około godziny 8. Czasem też jest odór w ciągu dnia. Jest on bardzo mdły. I jak mówią mieszkańcy, odczuwalny bez względu na porę roku, choć latem szczególnie uciążliwy. Często wyczuwalny, prawie codziennie, a szczególnie wieczorem. Czasem rano widocznie tam coś działają, wtedy ten odór się tak roznosi po osiedlu. Przeważnie to jest tak w nocy, no, nad ranem, z tego co, bo tutaj rodzice też mieszkają i to oni bardziej to mówią, że to jednak są te zapachy. No to jeszcze tutaj mają też działkę, to często siedzą na działce, to odczuwają. Jak z kolei mówią przedstawiciele sosnowieckiego samorządu, problem miastu jest znany i wielokrotnie były podejmowane próby jego rozwiązania. Jak wskazuje jeden z radnych, niewiele w śmierdzącej sprawie można zrobić, ponieważ wciąż nie ma w Polsce ustawy odorowej. Od początku większość mieszkańców podejrzewa, że nieprzyjemna woń pochodzi z kompostowni w katowickim MPGK, który ma swój zakład nieopodal osiedla w Milowicach. Początki tego smrodu, takie już bardzo intensywne, to jest rok 2018. Protesty mieszkańców, które sam też organizowałem, spotkałem władze Katowic, zarówno u nich w urzędzie, jak i u nas, dyskusja na temat tego problemu. I w końcu decyzja o tym władz Katowic, ta hala będzie, i za ten proces tej obróbki tych odpadów będzie schematyzowany. No i liczymy na to, że jak gdyby to problem rozwiąże, tak? Że dzięki temu się ten problem skończy. Niestety okazało się najgrzeniej.
Katowickie MPGK odpiera zarzuty, powołując się chociażby na przeprowadzane dotąd kontrole instytucji ochrony środowiska, które nie wykazały nieprawidłowości. Postępowania, które były wszczynane, zostały umorzone, a praca w zakładzie przy ulicy Milowickiej ma kończyć się w godzinach popołudniowych. Jednocześnie przedsiębiorstwo deklaruje, że hermetyczna hala spełnia swoją funkcję. Teraz całe przetwarzanie odpadów, cały ten proces w tym zakładzie przy ulicy Milowickiej odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, a powietrze, które powstaje w trakcie tego procesu, najpierw trafia do instalacji wieloetapowego oczyszczania, zarówno pod kątem pyłów, jak i substancji odorowych, tak by wypuszczone już na zewnątrz, to tak nazwijmy, nie sprawiało żadnych problemów. Przedstawiciele MPGK pojawią się na najbliższej Komisji Gospodarki Komunalnej w Sosnowcu, którą zapowiedziała Sosnowiecka Rada Miasta. Ta zaplanowana jest na 21 sierpnia. Spółka przedstawi swoje stanowisko i mechanizm funkcjonowania zakładu. Mieszkańcy już dziś deklarują, że również wezmą w komisji udział. Protest, który zapowiadają, planowany jest na 19 sierpnia. Studenci z Kirgistanu, Chin, Gruzji, Wietnamu, Ukrainy czy Japonii. W sumie 200 osób stacjonarnie i tyle samo zdalnie przez miesiąc będzie się uczyć poprawnej polszczyzny. Na początku sierpnia ruszyła 34. letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej w Cieszynie. Oprócz wykładów kursanci biorą udział w warsztatach kulinarnych, rękodzieła, wycieczkach czy koncertach. Magda Sincewicz. Chociaż wakacje to najczęściej odpoczynek od szkoły, to są tacy, którzy akurat wtedy się uczą. I to z własnej woli. Choć trzeba zaznaczyć, że momentami w bardzo nietypowy sposób. Otwórz oczka, kochanie, mamy nowy dzień. W Cieszynie rozpoczęły się zajęcia w ramach letniej szkoły języka polskiego. Zaczynaliśmy 34 lata temu od 20 studentów. 34 lata później doszliśmy do 400 studentów. W tym roku pobiliśmy wszelkie rekordy, zarówno ilościowe, jeśli chodzi o ilość studentów, ale na miejscu równolegle z kursami online. No i w ilości krajów, bo krajów jest 62. Ich mieszkańcy na co dzień mówią w różnych językach. Tu jednak łączy ich jeden – polski, choć grupy są na różnym poziomie zaawansowania. Uczymy ich oczywiście gramatyki i struktur gramatycznych, ale zawsze w kontekście komunikacyjnym, czyli konkretnej sytuacji. Proszę zobaczyć, że po trzech spotkaniach umieją się przedstawić, umieją wskazać na zawód, ale też potrafią na przykład tworzyć w izolacji formy z miejscownikiem, określając, gdzie na przykład, nie wiem, studiuje student. Lub pracuje dziennikarz. Tu grupa zaskoczona naszą wizytą od razu wiedziała, jakich użyć słów, mimo że polskiego uczą się dopiero od kilku dni. Kim jest Magda? Chloe, kim jest Magda? Kim ona jest? Ona jest dziennikarzem. Dobrze, Ania, gdzie ona pracuje? Gdzie pracuje Magda? Pracuje w telewizji. Ona pracuje w telewizji. Ona pracuje w telewizji, tak? Część ze studentów, którzy przyjechali do letniej szkoły w Cieszynie, ma polskie pochodzenie. Dlatego też chcą poznać nasz język. Inni mają z nim styczność w pracy. Jak masz na imię? W Ukrainie nie mam do czynienia z językiem, tylko w jakichś tam dokumentach, bo pracuję jako tłumaczka. A praktyki w mówieniu nie mam, więc to jest dobra możliwość, żeby pogadać z kimś, nie tylko z Polakami, a nawet z ludźmi z innych krajów. Są tu też i tacy, którzy oprócz mówienia obserwują, jak Guilherme, który w Brazylii uczy języka polskiego. Przyjechał do Cieszyna, bo chce to robić jeszcze lepiej. Studiowałem polonistykę tam w Brazylii, ale kierunek moich studiów było fonetka. No, to dlatego jestem tu, bo potrzebuję zobaczyć, jak dokładnie uczyć inni, no, bo czuję się, że dla mnie trochę brakuje jakaś metoda. W przyszłym tygodniu od 12 do 18 sierpnia dla studentów zaplanowano Tydzień Kultury i Tradycji, organizowany w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Przez 7 dni będą odbywały się spotkania z kulturą, realiami, literaturą oraz językami z całego świata. Słuchacze letniej szkoły będą częściowo wystawcami, prezenterami i nauczycielami. Wiele wskazuje na to, że w tym roku Noc Perseidów będzie spektakularnym zjawiskiem, a to za sprawą optymistycznych prognoz pogody. Bezchmurne niebo i minimalne oświetlenie otoczenia sprzyjają obserwacjom, a te w regionie organizowane będą w kilku miejscach. Fatima Orlińska.
Perseidy, toruj meteorów, widoczny na niebie zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Szczególnie spektakularne widoki będzie można podziwiać w nocy z 13 na 14 sierpnia. Do obserwowania nieba nie jest potrzebny żaden instrument optyczny, a wyłącznie duża przestrzeń pozbawiona sztucznego światła i bezchmurne niebo. Bardzo często są nazywane spadającymi gwiazdami. To nie jest prawda, to nie są spadające gwiazdy. Prawdziwe gwiazdy są lata świetlne od nas. To są pozostałości po komecie 109 Swift-Tuttle, która regularnie co 133 lata przecina orbitę Ziemi i w swoim warkoczu ma drobinki pyłu, które potem wpadają w ziemską atmosferę z prędkością ponad 50 km na sekundę i wpadając w atmosferę jonizują, zostawiając za sobą te przepiękne ślady. To już tradycja, że tego wieczoru miasta organizują dla mieszkańców wspólne podziwianie nieba. Na noc spadających gwiazd po raz 9 zapraszają Piekary Śląskie, gdzie zagości mobilne planetarium, a samo zjawisko będzie komentowane przez specjalistę. Impreza odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 20 pod Kopcem Wyzwolenia. Przygotowaliśmy prelekcję z Planetarium Śląskiego, wystawę astrografiki. Będzie też strefa gastronomiczna, z której będą mogli skorzystać wszyscy nasi goście. I wspólnie będziemy mogli razem doświadczać Nocy Perseidów pod Kopcem Wyzwolenia. Poza Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich Noc Perseidów będzie można spędzić nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej i jak każdego roku przy pomniku Mikołaja Kopernika na terenie Planetarium Śląskiego. To bardzo widowiskowa i dynamiczna dyscyplina sportu. Od czwartku przez 5 dni na katowickim rynku będzie można oglądać zmagania drużyny w odmianie koszykówki 3x3. Najpierw zagrają młodzieżowcy do 23 roku życia, a potem odbędą się finały Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn. Paweł Jędrusik. Zasady są bardzo proste. Są dwie drużyny, które grają na jeden kosz. Jeśli zawodnicy trafiają z zaciągłej półokrągłej linii, wówczas drużyna dostaje 2 punkty. Jeśli sprzed, to 1 punkt. Tak samo jak w przypadku celnego rzutu wolnego. W środę w Katowicach do rywalizacji przystąpiły drużyny młodzieżowe z całej Europy. Jako pierwsze zagrały Polki i Brytyjki. Zwycięzcy turnieju w Katowicach jadą we wrześniu do Mongolii na Mistrzostwa Świata młodzieżowe. Natomiast sobota, niedziela stać będzie pod kątem rywalizacji o tytuł Mistrza Polski, mężczyzn, kobiet i koszykarzy na wózkach. Także duże emocje, 24 drużyny w weekend. Koszykówka 3x3 staje się coraz popularniejsza i to nie tylko w Polsce. Jest to już także dyscyplina olimpijska. Myślę, że ta popularność koszykówki 5x5 już jest znana od wielu, wielu wieków. Jest to popularyzacja taka bardzo, bardzo długa. Natomiast koszykówka 3x3 jest już dwukrotnie na igrzyskach, bo była poprzednik i również teraz w Paryżu, więc ta dyscyplina widać jak mocno się rozwija. Mecze na rynku w Katowicach będą odbywać się do niedzieli 11 sierpnia w godzinach od 14 do 20. Wstęp jest bezpłatny. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.